jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon Śląska. Kompozytor, wokalista wpisany w historię polskiej muzyki inspirowanej bluesem, jazzem i rockiem, ale także folklorem i motywem sakralnym. Józef Skrzek. Jest wierny swoim muzycznym przekonaniom. Nie ulega modom, nie płynie wraz z trendami, nie próbuje rywalizować z obecnymi rewolucjonistami muzyki. Kreuje epokę polskiego rocka, tworzy także muzykę filmową. Jest absolwentem średniej szkoły muzycznej. Później studiował w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 1970 związany z zespołem Breakout, później SBB. Współpracował też z Czesławem Niemenem i choć zawodowo ich drogi się rozstały, to prywatnie przyjaźnili się do ostatnich dni. Ta ceremonia na Powązkowskim cmentarzu, podczas której Józef zasiadł przy klawiaturze organów w cmentarnej kaplicy i wykonał improwizowany, fantastyczny utwór, towarzysząc sobie jeszcze na harmonijce ustnej. To był niesamowicie przejmujący moment i te ciarki, które chodziły mi po plecach, doskonale pamiętam do dzisiaj. Od lat 80. idzie swoją drogą. Przez długi czas miał własną audycję w radiu, w której popularyzował muzykę. Józef Skrzek ma charakterystyczny styl bycia. Józef Skrzek był gwiazdą wieczoru, a wieczór miał być uświetniony pokazem sztucznych ogni. No Józef tak się wczuł w swoją muzykę, jak to niektórzy mówią, złapał fazę, że znacznie ten czas zapomniał o czasie po prostu, jak to on. Organizatorzy, nie mogąc dłużej czekać, bo czas to pieniądz, odpalili sztuczne ognie, ale wcześniej obrócili scenę. Na drugą stronę scena była obrotowa i co się okazało po pokazie ogni sztucznych, scenę obrócono ponownie, a Józef ciągle jeszcze grał. Zawsze tu mogą przyjść. Muzyk, multiinstrumentalista. Ja poznałem go i zakochałem się w jego muzyce, kiedy grał bluesa i rocka. Potem no, jego horyzonty się bardzo poszerzyły. Stworzył właściwie podwaliny polskiego, progresywnego, symfonicznego rocka. Urodzony w Siemianowicach Śląskich, mieszkający wciąż w tym samym domu. Wizytówka śląska, genialny muzyk, wizjoner. Nie ma drugiego takiego jak Józef. Yeah.